W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Państwu roślinę, której mało kto by się spodziewał, że jest rośliną jadodajną. Myślę, że tak samo mało kto by się spodziewał, że jest rośliną rodzimą naszą polską. Mianowicie jest to ligustr, czy też liguster pospolity. Krzew bardziej kojarzony, szczególnie dawniej, z żywopłotami. Nawet był używana jego nazwa jako synonim żywopłotu. Ktoś mówił żywopłot, to myślał liguster i na odwrót. Obecnie, jako że mamy dostępnych dużo więcej roślin też, które się nadają na żywopłoty, może ta nazwa już jest mniej aktualna. Tym niemniej jest to właśnie krzew bardzo miododajny. Szczególnie, znaczy przed, jak kwitnie oczywiście. Ten problem wykorzystania tej rośliny na żywopłot jest to, że cięta mocno właśnie nie wytwarza kwiatów. No bo się wcina te pąki kwiatowe i roślina nie jest w stanie zakwitnąć w terminie. No jak widzicie, jak się jej pozwoli kwitnąć, nie przycina, to jest bardzo chętnie obletywana przez pszczoły. Pszczół jest mnóstwo. Ligustr jest krzewem z rodziny oliwkowych. Stąd też tutaj w Polsce generalnie przebiega jego północna granica występowania. Jest, powiedzmy, rodzimy na Dolnym Śląsku, Śląsku, Małopolsce. W pewnych punktach odosobnionych Polski być może tak samo. Jest to krzew dosyć cenny, jeśli chodzi o właśnie jego walory pożytkowe, gdyż przede wszystkim łączy ten kwitnie w okresie, gdy akacja przestaje już kwitnąć, a lipa jeszcze nie zaczyna, wobec czego niejako, w cudzysłowie oczywiście, wypełnia tą dziurę pożytkową tego miodu towarowego pomiędzy właśnie akacją a lipami. Ligustr jest krzewem, który taki wydziela przez niektórych uważany jako nieprzyjemny zapach. Rzeczywiście ten zapach jest taki ciężki. No ale mi się wydaje, że zapach nie jest wcale nieprzyjemny. Podobno literatura przedmiotu podaje, że gdy tego pożytku z ligustra jest dużo, gdzie są duże nasadzenia żywopłot tego typu roślinom, jak na przykład w Anglii, to może powodować ten wziątek z ligustru gorzki smak miodu. Myślę, że w naszych warunkach to nie grozi. Jedynie może dodać jakiegoś tam ciekawej nuty smakowej tym miodom wielokwiatowym, czy też późno wziętym miodom z akacji. Także na pewno według mnie jest bardzo korzystną rośliną pożytkową, szczególnie ze względu na to, że jak wspomniałem, wypełnia tą dziurę pożytkową pomiędzy akacją i lipą. Cała roślina jest trująca. No, najwyraźniej nie dla pszczół i i nektar nie jest trujący. Tym niemniej i liście, pędy, owoce, które są takimi czarnymi, ciemnymi pestkowcami, mogą być dla ludzi trujące. Natomiast miód takich walorów nie przejawia. Także zapraszam do sadzenia ligustru w pobliżu pasiek. Jak widzimy, pyłek z ligustru jest żółty, taki
W sumie żółty, a nie jasno żółty, ani nie ciemno żółty, po prostu żółty. Tak to chyba trzeba określić. No, tu chyba moje bakwasty. Jako, że pasiekę mam niecałe 50 metrów dalej. Także polecam ligustr tym, którzy chcą mieć pożytek przez cały czas w pobliżu pasieki. Tak u mnie do lipy jeszcze może pół tygodnia. Myślę, że już niektóre szerokolistne lipy już zakwitają. Na pewno u mnie na szkół też zakwitły te różne odmiany lip szerokolistnych, jak na przykład barokka. Także też jednocześnie zapraszam na moją szkółkę poszczepione lipy. Jest w tym momencie, w tym roku jeszcze kilka odmian. Przede wszystkim lipa moltkego, ale też inne odmiany lipy szerokolistnej i drobnolistnej. Jak też inne krzewy, drzewa miododajne oraz byliny. Polecam.